Witam Państwa, tym razem zaczniemy od JEDA, czyli Joomla Extension Directory. I tutaj, jak już co sprawniejsi wiedzą, zaczniemy od opisywania komponentów. Komponent to taki elemencik, który pozwala rozszerzyć funkcjonalność YAML o zupełnie nową funkcję. Czyli o funkcję na przykład, tutaj mamy tych funkcji troszeczkę, o funkcji na przykład galerii. I właśnie w tym odcinku zainstalujemy sobie nowy komponent, komponent galerii. Mamy tutaj tak fotogalery, kliknijmy sobie na to. I mamy, szukamy komponentu. Komponent to jest literka C. Szukamy sobie jakiegoś fajnego komponentu z literką C i tu mamy, ten jest płatny, więc rezygnujemy. Ten jest bezpłatny, z niego też zrezygnujemy, nie ma polskiej wersji. Ten jest komponentem chyba jednym z najlepszych i wydaje mi się, że na obecnym etapie ma już polską wersję. Więc co zrobimy? Możemy go zainstalować. Ja o foka nie będę dużo mówił, aż tak dużo. Trzeba po prostu poczytać dokumentację. Czesi tutaj zrobił świetną dokumentację. Jeżeli ktoś chce zmigrować się z Joomla 1.5 do Joomla 2.5 czy 1.7, to też nagrałem na ten temat filmik, jak zmigrować fokę. No cóż, klikamy sobie tutaj. I możemy poczytać różnego rodzaju komentarze. Możemy zobaczyć demo. Możemy pobrać. No, kliknijmy sobie pobierz. Dlaczego wybrałem to rozszerzenie, akurat ten komponent? Ponieważ na tym komponencie powiemy sobie coś więcej o modułach i coś więcej o dodatkach. Ponieważ ten komponent ma i moduły, i dodatki. I teraz tak. Pobieramy sobie komponent dla Joomla 1.7, 2.5 i klikamy Download i sobie zapisujemy go na dysku w naszym ukochanym miejscu. Zapisujemy sobie tutaj nasz komponent. Brum, poszedł. Skoro już go zapisaliśmy, to warto go zainstalować. Jak Państwu mówiłem, wszystkie elementy, które dodajemy do Joomla, dodajemy w ten sam sposób przez wbudowany instalator, czyli rozszerzenia, instalacje. Tutaj wybieramy plik, ten, który tu pobraliśmy, bum, bum, bum. I klikamy sobie otwórz, czytaj i zainstaluj, czyli co robi teraz? Przesyłamy ten plik na serwer. Na serwie biblioteka rozpakuje spakowany plik, bo tam jest bardzo dużo plików innych. Rozpakuje i poumieszcza instalator wszystkie pliki w odpowiednie foldery. Bardzo prosta czynność, trudniej ją napisać, bo trzeba to wszystko ładnie sobie tam poustawiać. I cóż, mamy zainstalowaną galerię Foka. Według mnie jedna z lepszych galerii. Skoro ją mamy, to możemy ją zobaczyć tutaj. Pięknie. Jest? Jest. Ona ma bardzo dużo opcji. Teraz pamiętają Państwo z poprzednich odcinków o dostępie do tej galerii. Wyobraźmy sobie, że to jest pewnego rodzaju komponent, na temat którego możemy decydować, kto do niego może mieć dostęp. Czyli klikając tutaj Foka Galery, od razu decydujemy, czy edytor wprowadzać, czy też recenzent ma dostęp do tego. Może stworzymy sobie zupełnie innego użytkownika, który będzie miał za zadanie uzupełniać tylko galerię. Czyli on ma aparat i on uzupełnia galerię. Świetnie. To się robi tutaj. O, bum, bum, bum. Uprawnienia. Dobrze. Skoro mamy już ten panel galerii Foka, to na przykładzie tego komponentu
Myślałem o innych komponentach stąd, ale one nie są tak przydatne jak galeria. Więc na przykładzie komponentu galerii foka spróbuję Państwu pokazać parę rzeczy. Załóżmy kategorię. Mały błąd mi się wkradł. Tam jak instalowaliśmy wcześniej galerię, to w tym momencie powinniśmy kliknąć install. Dobrze. Po kliknięciu install przechodzimy do kategorii. I tutaj mamy tak samo kategorię. No, a otwórzmy sobie kategorię fotki 1. Pamiętajmy, żeby zachować porządek. Parent kategorii czy kategoria nadrzędna, no nie mamy. Uprawnienia dostępu. Widzimy, tu mamy naszych recenzentów, edytorów, kto może prawa do kasowania, do wgrywania, do akceptacji, kto jest właścicielem. Na razie tutaj tego nie będziemy konfigurować, bo chyba nie ma po co. Dobra, wybieramy folder, w którym ma się te zdjęcia mają się fizycznie na serwerze znaleźć. Tworzmy nowy folder, na przykład test 1. Znów coś łatwego, żebyśmy nie zapomnieli. Przypiszmy do tej kategorii fotki ten folder test 1. Oczywiście dodawanie fotek, nie musimy tworzyć kategorii z tego poziomu w foce 3.12, ale chcę zachować pewnego rodzaju konsekwencje, aby Państwo sobie uświadomili, że wszędzie najpierw musimy stworzyć skrzynkę, do której coś włożymy, półkę, do której coś włożymy. Czyli najpierw tworzymy kategorię, a dopiero później zawartość tej kategorii. Dlatego taki tutaj jest schemat. Czyli klikamy zapisz i zamknij. Boom. Mamy kategorię, czyli album. W tym wypadku użyjmy słowa album, bardziej trafne. Mamy album, do którego będziemy wkładać fotki. Czyli tutaj images. Mamy dodaj wiele. Pyk. To niech się do końca załaduje. Jest. I tu mamy test 1. I tu możemy sobie załadować do tego folderu test 1 nasze jakieś fotki. O, skorzystajmy z tego uploadera i dodajmy zdjęcia jakieś. Pamiętają Państwo z poprzednich części te dziwne kanały do zębowe? No to dodajmy tutaj o. Otwórz. No i skoro mamy tutaj to dosyć duże zdjęcie, no ale nie add, tylko upload. I one się już nam wysyłają. 3 megabajty, to u mnie trochę potrwa. Leci, leci, wyłączymy się na chwilę. Zdjęcia nam się wgrały, zaznaczamy je wszystkie. Przypisujemy do kategorii fotki, zapisz i zamknij. Teraz system wykona miniaturki i mamy już w systemie zdjęcia. Szybciutko teraz zrobimy sobie do tych zdjęć w menu, może w menu głównym jakąś pozycję. Utwórz, wybierz. Robię to szybciutko, bo Państwo już wiedzą, są tak obczajeni po tych 20 odcinkach. I tutaj pojawiło nam się coś nowego. Foka galery. Mamy widok kategorii, widok pojedynczej kategorii, kontrol oraz widok 3D jakoś tam. Nas interesuje widok z kategorii konkretnej. I tu zróbmy sobie testowe zdjęcia. Tutaj wybierzmy sobie te nasze fotki z tej kategorii. Tu jeszcze mamy troszeczkę innych opcji, ale nie będziemy się nim zajmować i w tym kursie też nie będziemy się zajmować tą fotogalerią więcej, dokładniej. Szkoda czasu, jeszcze dużo przed nami. I co? Zapisujemy. Zobaczmy sobie podgląd naszej strony. Bararam. Mamy testowe? Mamy testowe. Pyk. Oczywiście to, jak to wygląda tutaj, to można sobie tutaj w opcjach robić, no ale.
Tutaj Państwo widzę jeszcze przez przypadek dodaj wprowadzacza, ale kliknijmy dodaj wprowadzacza jako niezalogowany. Przekieruje nas do zwykłej strony, bo nie mamy uprawnienia. Nie ma uprawnień do tego, więc dodaj wprowadzaczu jest, ale nie widać tego. Natomiast tak to ładnie wygląda. Dodaj treść też nas przekieruje do byle czego. I okej. To taka gwoli jeszcze poprzednich rozdziałów. Skoro mamy już naszą galerię, czyli nowy komponent, do którego coś tam wgraliśmy, to może być komponentem, może być sklep, może być system rezerwacji, może być właśnie galeria, może być wiele, wiele innych rzeczy, które mamy tutaj i które mają przy sobie literkę C. Tego jest dosyć dużo. Zachęcam do przeglądania i na przykład tutaj Vertical Markets i jak pewnego eksperymentowania, nie? Wszystkie rzeczy związane z obrotem nieruchomości. Większość komponentów dobrych jest niestety płatnych, czasami całkiem sporo, bo kosztuje po około 100 dolarów, czyli 200-300 zł. I całkiem sporo trzeba wydać na to. Dosyć drogim komponentem jest Gymshopping. Jeżeli chcemy mieć do niego prawa, żeby nie pojawiały się w stopce, musimy wydać prawie 250 euro. Następnym etapie zajmiemy się modułami.